Siema, witam was jeszcze przed odcinkiem, przed całym odcinkiem specjalnym, z góry mówię. Ten odcinek już trochę luźniej i nie bierzcie na poważnie tego, co zostało w tym odcinku rzucane. Oczywiście też cała sytuacja z koronawirusem nie znaczy, że my się nie wiem, z tego śmieję, czy coś tego typu. Chodzi o, wiadomo, że sytuacja jest poważna, po prostu to jest luźniejszy odcinek, nie radzę go traktować poważnie, wyszedł luźniej niż normalny odcinek formatu i tyle. Dzięki, widzimy się przy najbliższej okazji. Słyszymy się w sumie przy najbliższej okazji, ale. Witam w teleturnieju Ludzie kontra Kamienie. W teleturnieju, gdzie od kamieni zależy wszystko. A dzisiaj, tak jak zapowiadaliśmy w poprzednim odcinku, jest odcinek specjalny. Nie ma zawodników z eliminacji. Miejsca na zawodników są puste. Trybuny też są puste, ale to z innego powodu. A my zapraszamy dzisiejszego gracza. Zapraszamy pana Melona. Dobry wieczór, dzień Dobry. dobry, w zależności o której to oglądacie. Dzień dobry. Klasycznie zadaję to pytanie wszystkim graczom, tak więc sobie też to pytanie zadam. Co ciebie do nas sprowadziło? Sprowadziła mnie chęć zmierzenia się z tymi jakże zacnie inteligentnymi kamieniami. Właśnie, a propos dzisiejszych kamieni, to zaraz do tego przejdziemy. Jak się czujesz na tym fotelu gracza, podczas gdy przez cały czas w zasadzie pomagałeś niektórym graczom? Cudowny, nieironicznie mówię. Jak myślisz, może dlaczego nie ironicznie? No bo ktoś by powiedział, że mówię cudownie, a tu o ta, kłamiesz, kurwa. No. Dobrze. Nie, nie kłamię. To może teraz wyjaśnijmy tajemnicę kamieni. Czemu tutaj dzisiaj nie ma kamieni? Zapraszamy, w ramach odcinka specjalnego pomyśleliśmy, że pierwszy i prawdopodobnie jedyny raz w ciągu całego programu rolę kamieni przejmie człowiek. Zapraszamy pana Olosa. Naprawdę? No, naprawdę. Naprawdę? Witam wszystkich bardzo kurde. serdecznie. Siema. Dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dzisiaj przyszedłem po rewanż. Ostatnio kamienie chciały mnie pokonać, to tym razem ja będąc kamieniem chcę pokonać człowieka. I dlatego przebrałeś się za kamienie, rozumiem. Tak, będę jak te kamienie z tego mema. Ty ośle, ty. Dobrze, ale co cię do nas sprowadziło, żeby zagrać jako kamienie w ogóle dzisiaj? Tak jak powiedziałem, chęć rewanżu. Kamienie chciało mnie pokonać, kiedy ja byłem człowiekiem. Teraz ja jako kamień chcę pokonać człowieka. Na piwno! Jak coś, nie będę ci podawał na głos odpowiedzi. Będę Dobrze. cię wysyłał kopertą. Dobrze. Kopertą! Pani Sylwia przyprowadzi kopertę. Proszę o kopertę do studia. Ale może dupę. Ty stulejo! Ty stulejarzu, ty! Dobrze, dziękuję. Co, nie ruchamo się, nie? To trzeba chociaż postulejować, nie? Zamknij mordę. Dobrze, dziękuję za kopertę. Proszę mi w sobie iść. Chodź o mnie. No weź tam, co ty pierwszy? Dobrze, panie Melanie. Wingardium Leviosa. Spokojnie, kamieniu się chyba za bardzo odpalił maraton z Lipi Edmessi, także... Dobrze. O, czy stwardniałeś jak kamień poniżej pasa? O, witamy pana Kozieła. Witam serdecznie. Jeszcze tego tu brakowało. Jak rozumiem, przyszedł pan pokibicować dzisiaj Melanowi. Melonowi tak, Olosowi nie, bo to debil jest. Dobrze, króciutko, króciutko z nim. Dobrze. Mam nadzieję, że wystąpisz w następnym odcinku i przepierdolisz z kamieniami. To w następnym sezonie już. Ale zamki, mordę. Dobrze, Melonik. Pytanie do ciebie, jako że to jest odcinek specjalny, to pieniądze idą na szczytny cel. Jaki cel wybrałeś, żeby przekazać pieniądze?
Myślę, że jako, że nagrywamy to w tym terminie, to pieniądze przekażę na walkę z koronawirusem. Ponieważ cel jest bardzo aktualny. Dobrze, mam nadzieję, że ci się to uda. Tak więc... Też mam taką nadzieję. Zasady znasz, ale wyjaśnijmy to najpierw telewizom. Dostajesz od nas na start 25 tysięcy złotych. I za każdą dobrą odpowiedź dodaję ci 5 tysięcy złotych na twoje konto, ale za każdą dobrą odpowiedź kamienia Olosa odejmujemy ci połowę. Sytuacja się zmienia, kiedy przechodzimy na czwarty poziom drabinki, ponieważ wtedy za dobrą odpowiedź dodajemy ci 10 tysięcy i kończysz grę. Za dobrą odpowiedź w tym przypadku pana Olosa kasujemy ci wszystko. I klasycznie, jak w każdym odcinku, tutaj też taka zasada obowiązuje, proszę o wypowiedzenie formuły. Jestem bądź nie jestem odrzutkami w zależności od stanu pieniężnego. Super. I jeszcze znaczy tylko, że na pytanie od odpowiedzi 0, 1 lub 2. I tutaj mały haczyk. W przypadku, kiedy Olos wygra, proszę o wypowiedzenie słów. Jestem mądrzejszy od pana Melona. Mam nadzieję, że nie wypowie tych słów. Jako jednak uprzejmy kamień, życzę panu powodzenia. Dziękuję bardzo. Tak więc możemy rozpoczynać grę? Tak. Rozpoczynamy. Pan Olos na pewno też możemy rozpocząć grę? Przecież zawsze jest gotowy. Już doszedł przecież. Rozpoczynamy grę w lodzie kontra kamienie. Pierwsze pytanie brzmi. Ile gatunków pingwinów żyje na półkuli północnej? Proszę pana Olosa o zapisanie odpowiedzi na kopercie. Zero. Dobrze, odpowiedź. Odpowiedź od pana Olosa taka sama. To jest odpowiedź zero. Dobrze. Zacznijmy od pani Olosie. Czemu taka odpowiedź? Ponieważ pingwin nie żyje na półkuli północnej. Skąd ta pewność? Uczyłem się o tym z wielu źródeł, więc jestem niemal pewien, że to zero. Dobrze, panie Melonie. Pana wyjaśnienie. Co? Pana wyjaśnienie. Pingwiny nie żyją na półkuli północnej. No, odpowiedział ci przecież, tak? Dobrze. Kozioł, jak myślisz? Myślę, że Olos to zjeb. A wprost później to pytanie to jest... 1. O! Pingwiny równikowe żyją na wyspach Galapagos. Chronią się przed ciepłem w ciągu dnia, szukając zimnych prądów oceanicznych. O kurwa. A to ci heca. A to nic nie tracę, dobra. Jeszcze sytuacja się nie zmienia. Nikt nic nie traci, nikt nic nie zyskuje. Dobra, to jeszcze jakoś wytrzymam. Dobrze. Kozieło, powiedz mi skąd pomysł, żeby pomagać Melonikowi dzisiaj. Bo to jest człowiek, który jest za opcją rosyjską, a nie za niemiecką. A Olo jest za niemiecką, tak? Tak. Aha, rozumiem. Nie zaprzeczam. Jest jedynym kamieniem, którego znam i który kibicuje Bayernowi Monachium. To się zgadza. Bo inne kamienie kibicuje Juventusowi. Wolałem się wyłamać. Sugerujesz, że pozostałe kamienie to pan Dymil Kaśko? Tak. Nieładnie. Kurwa! Czego woli? Co wolisz? Kamienie Dymila Kaśko czy moje kamienie? Przepraszam za tę reakcję, ale... Fatalna sprawa. Fatalna. Serwus, jesteście cali i nazywam się Konrad de Comoreno, a to losowanie Loto Toto. Dobrze. Melonik, słuchasz Queen? Coś tam się słuchało. A Olos? Zdarzało się. Dobrze, przeczytam pytanie. Ile razy zespół Queen z Freddie Mercurym koncertował w Polsce? Zero. Kamienie? Odpowiedź kamieni, proszę. Dobra. Czytam odpowiedź kamieni z koperty. 1. Dobrze. Tym razem odwróćmy sytuację. Panie Melonie, czemu zero? Skąd taka pewność? Nie wydaje mi się, żeby Queen występował ani razu w Polsce. Rolling Stones owszem, ale Queen nigdy nie występował w Polsce. Gdyby występował w Polsce, byłoby o tym głośno, byłaby co roku rocznicy. Dobrze, a panie Olosie, skoro jest jeden, to który to był panie zdaniem koncert? Kiedy ten koncert był i gdzie? Tutaj to był czysty strzał, generalnie mówiąc. Aż tak ja into Queen nie jestem. Tutaj był strzał. Mam nadzieję, że celny. Dobrze, Kozieło, jak myślisz? Ja myślę, że rację ma pan Melonik, bo Olosik to debil jest.
Olos, to Devil, to nie mi oceniać. To nie mi oceniać, ale Melonik ma rację, tak jest, zero. A jest! Gratuluję. Okie to kozioło, okie to! Ja tak serio to wiedziałem, że tak jest, bo no słucham Queen i wiem, wiedziałem, że... Okie to kozioło! No, no powiedziałem pu! Ja, dobra. No, że Queen występował, ale z Freddy nigdy. Mhm. Już, a skoro mowa o Queen, to, że tak zaśpiewam, mama, jak to? Ja, weź, weź. Myślę, że pan Oloso jest na pewno głupszy niż Pruszkowskie kamienie. No, jedna osoba z Pruszkowa już ostatnio startowała i pokazała, że da się wygrać z Pruszkowskimi kamieniami, więc... Mhm. Ale da się też przegrać. Co też ta sama osoba pokazała. To prawda. Dobrze, przejdźmy do stanu. Także na dwoje Pruszkowskie kamienie wróżyły, tak? Pruszkowskie kamienie to... Jak raz zgodzę się z panem Adrianem K. Dobrze, dodaję 5 tysięcy panu Melonikowi. Ma pan na koncie 30 tysięcy złotych. Jak myślisz, ile to... Jak myślisz, wystarczy to na jakąkolwiek terapię dla... terapię. Na leczenie dla osób chorych na koronawirusa już? Czy... Ile jeszcze powtórz kwota? 30 tysięcy. Może nie, może po prostu wspomoże na pewno bardziej niż powinno. O tak, niż by wspomoże, co ty Meloni w kościele jesteś? Wspomożenie nasze w imieniu. Dobra, nie masz. Zamknij się. Dobrze. A orientuje się pan w alfabecie NATO? W alfabecie NATO? Tak. Nie, kompletnie. Znaczy na to znam, ale alfabet na to... no, no nie. A pan, panie Olosie? Również nie. Dobrze, pytanie brzmi. Ile nazw używanych w alfabecie fonetycznym NATO? Alfa, Bravo, Charlie i tak dalej. To również nazwy linii lotniczych. O Boże. Odpowiedź kamień. Dobrze, dostałem tylko kopertę. Mhm. Powtórzysz pytanie? Ile nazw używanych w alfabecie fonetycznym NATO? To również nazwy linii lotniczych. Przyznam, że będzie to czysty szczał. Stawiam na jeden. Dobrze, to jest jeden. Stawiam na tolka banana. Kamień Olos udzielił odpowiedzi również jeden. Panie Olosie, dlaczego? Tak jak mówię, nie znam się na alfabecie na to, więc to również był czysty strzał, tak przy poprzednim pytaniu. Kozioł, jak myślisz? Myślę, że nie wiem, ale strzelałbym, że jeden. I dobrze pan strzelił. Jeden. Yes. Yes. Przygadana jaka to linia? Tak, jest to delta, która oznacza literę D przed 1957 rokiem. Do określenia tej litery służyło słowo dog. Okej. Okay. Tak więc... niestety, ale musimy panu połowę pieniędzy zabrać. Ale oprócz tego dodajemy panu 5 tysięcy złotych. Okej. Okay. Razem ma pan na koncie 20 tysięcy. No i to już jest taka trochę malutka ta kwota. No, trochę mniejsza, ale dalej jest szansa na 40 tysięcy. To nie jest też znowu jakąś mega niską kwotą. No dobra. Dobrze. A oglądał ktoś z was Nadżywych Trupów? Nie, absolutnie nie. Ja pierdolę. Dziękuję, że też nie. Dobra. A pan, panie Olosie, oglądał pan? Również nie. A właśnie, Kozioło, dobrze sobie przypomniałem. Łokieto! Łokieto pluf! Dobrze, pytanie brzmi. Ile ludzkich mózgów pożarły tak naprawdę zombie w kultowym filmie George'a Romero z 1968 roku Noc Żywych Trupów? To będzie podchwytliwe pytanie, wydaje mi się. Bardzo podchwytliwe pytanie. Czy Kamień już odpowiedział? Kamień już odpowiedział. Dostałem już kopertę, tutaj no jest. Dobrze, to ja w takim razie też już odpowiem. Jako, że nie mam zupełnie pojęcia i te pytania są naprawdę ciężkie, jak na charytatywny odcinek. Nie tak się umawialiśmy, panie Mynek. Ja obstawiam, że to jest podchwytliwe pytanie i że nie zjadł żadnego mózgu, czyli zero. Dobrze, znaczy odpowiedź zero. Kamień Olas udzieli odpowiedzi 2.
Dlaczego, panie Olosie? Kolejny strzał. A pan Koziołu, jak pan myśli? Ja myślę, że tak jak pan Melonik, że to był po prostu wielka, jedna wielka podpucha i tych mózgów było zero. I po raz kolejny i pan Melonik mają rację. Zero. Jak jest! Okieto! Okieto! Romero odniósł się do tego w wywiadzie dla Vanity Fair. Dokładny cytat. Nie wiem skąd to się bierze, kto powiedział, że zombie jedzą mózgi. No, widzisz, kurwa. Dobrze. Doliczamy 5 tysięcy złotych do pana konta. Ma pan na koncie 25 tysięcy złotych. I teraz dobra odpowiedź doliczy panu 10 tysięcy. Jeżeli oczywiście ona będzie poprawna. O, jest to jakiś pomysł, nie? Dobrze. Ale opóźnienia, ja pierdolę. Dobrze. Panie Melonie, prowadzi pan podcast bez nart ani róż. Skąd pomysł w ogóle ten podcast? Skąd w ogóle pomysł na ten podcast? Czy pomysł mi się zrodził już na początku 2018 roku, kiedy chciałem, bardzo mi się podobał program Misja Futbol i chciałem zrobić coś bardzo podobnego, żeby tylko po prostu o skokach narciarskich i żeby rozmawiać po prostu z głowami różnymi, z różnych mediów internetowych o skokach, tak, jeżeli by się później udało, to i media telewizyjne, gazetowe i tak dalej, nie? No. Co on robi? I tak się narodziło. Mhm. Dobrze, a jak pan dobiera gości do programu? Różnie. Losowanko. Nie, jest, różnie. Częstym gościem jest pan Kozieł. Dlatego mówię, że losowanko. No po prostu Adrian Kozioł to osoba, którą bardzo lubią za. No nie, to jest kurwa niepojęte. Jak można nie trafić na pustą bramę? Dobra, nieważne. To są osoby, które bardzo lubią widzowie. No, nie dziwię się, ponieważ mam opinie, które po prostu są mądre. Populistyczne. Ja z tym bym się polemizował, ale... ale są przemyślane, jestem populistyczne. Oglądam skoki narciarskie od bardzo dawna, bardzo, bardzo dawna. I muszę powiedzieć, że naprawdę, no, wiedzę jakąś tam mam i podważanie jej jest nie na miejscu. Na przykład taki użytkownik jak Kenai często podważa moją wiedzę w tej materii, ale on jest Żydem, więc myślę, że jego słów nie warto brać na poważnie. No, nie chcę nic mówić, ale Kenai jest jedyną osobą w tym programie, która przegrała wszystko, więc... No, no więc widzi pan, jak to debil jest, to nie warto go słuchać. Ale przyznaj. Ty też się musisz ze mną zgodzić, ten sezon był chujowy. Właśnie, a propos pana Olosa. Rzadszym co prawda gościem, ale również występującym w Bnarze jest pan Olos. Co pan o nim powie, panie Melonie? Co ja o nim powiem? Jest że ma serce człowiek, z kamienia. Jest to człowiek, który ma bardzo duży potencjał, jeśli chodzi o bycie dobrym dziennikarzem, dlatego występuje bardzo często bez nartka nie rusz. Dobrze, a jakby pan miał wymienić trzech gości, których najbardziej pan lubi mieć w swoim podcaście? Myślę, że na pewno jest... Znaczy z tych, co bardzo często występowali, myślę, że na pewno faworytem jest Filip Wisiewski, który bardzo dużo ma do powiedzenia i przyjemnie się go słucha. Myślę, że też Rudek jest też bardzo przyjemnym gościem do rozmowy. Ale tak naprawdę większość moich gości była przyjemna do rozmowy i bardzo miło mi się ich słuchało. Dobrze. A prowadzi pan też kanał na temat teleturniejów częściowo. Co pan o tym powie? Lubię oglądać teleturnieje w telewizji, więc pomyślałem, inspirując się Super Game Show Majstrem, tak, że zrobię podobny content, bo tak. Dobrze, a może przejdźmy do pytania następnego. No właśnie. Pytanie brzmi, ile rodzajów zwierząt niekiedy spada z nieba niczym deszcz, według relacji różnych świadków? Powtórzę pytanie? Ile rodzajów zwierząt niekiedy spada z nieba niczym deszcz, według relacji różnych świadków? Mhm. Kamień oraz udzielił odpowiedzi. Cholera. Czy Kamień oraz może zmienić odpowiedź? Bo się wylał. Nie! Nie może. Dobrze. No dobra. Czysty strzał, jeden. Dobrze, znasz odpowiedź jeden.
Pan Oles mówił, że się wylał, ale do tego przejdziemy. Najpierw odpowiedź pana Kamienia Oles to było 0. I czemu pan Oles się wylał? Chciałem wcisnąć 2, ale na numerycznej blisko 0 jest 2 i się wylałem. A wydaje mi się, że to 2, ale zobaczymy, może trafię. A pan Kozioł, jak pan myśli? Myślę, że 1. Czyli wszystkie 3 odpowiedzi, mamy 3 w zasadzie różne zdania. Panie Maloni, jeszcze raz, jaką pan odpowiedź zaznaczył? 1. I niestety, ale w tym momencie nikt... Pan Olos by miał rację, gdyby dobrze zaznaczył odpowiedź. Pan odpowiedź to jest 2. Okej. Okay. Opady żab i ryb były obserwowane od stuleci. W Hondurasie co roku zdarza się deszcz ryb. Mhm. Między innymi taka ciekawostka, deszcz ryb często zwiastuje nadejście trzęsienia ziemi. No nie trzęsienia ziemi, tylko huraganu. Mhm. Dzięki za ciekawostkę, Bombel. Dobrze, było trochę o panu Meloni, teraz może coś o sobie, panie pan Olos. Co tutaj mogę o sobie powiedzieć? Jestem skromnym chłopakiem z Mielca, niczym Mateusz Borek. Robię kanał na YouTubie o tematyce gamingowej. Obecnie jestem kamieniem. I wydaje mi się, że wywiązuje się z tej roli bardzo dobrze, ponieważ rzadko uzyskuję dobre odpowiedzi. Usłyszałem kanonierem. Nie chcę być z tego gówno klubu. Dobrze. Oj, widzę, napierdolę. Zobaczmy, byś wyszedł z wrażenia. Ale panie Melonie, proszę zostawić pana Olosa. Ale ja nic nie mówię przecież. Ale proszę go nie atakować. Ale ja go nie atakuję. A teraz pan Olos przeoddał panu Melonowi. Co? Odpowiedzi Melona nie mogę zostawić bez ciętej riposty. I myślę, że w tej wymianie... Cięta riposta? Przecież w twoim przypadku toksymoron. W twoim również. W moim nie. Bądźmy szczerzy, w tej wymianie zdań to ja wyszedłem zwycięsko. Bądźmy szczerzy, ty masz akurat nic do powiedzenia. Może dlatego, że jestem pierdolonym kamieniem. No. Tylko do tego się nadajesz. A ty się nawet do tego byś nie nadawał. Tylko no, to się nadaje ruchać rachonika, nie wypierdalać za bramę. No to przejdźmy do następnego pytania. Ile produktów GEA sprzedaje się lepiej niż regał Billy? Kamień Olos udzieli odpowiedzi. No, myślę, że 1. Dobrze, zaznaczam odpowiedź 1. Panie Olosie, czemu 1? Tak mi się jakoś wydaje. Panie Melonie, czemu 1? Hot dogi. Panie Kuzieło, czemu 1? Znaczy, czemu w ogóle jakakolwiek odpowiedź? To nieźle, czemu 1. A nie wiem, jakoś tak. Wydaje mi się, że po prostu tak ma być i tak musi być i tak jest i tak właśnie będzie. No, a po prostu odpowiedź to jest 0. A, no tak nie będzie, no to trudno. No nie podoba mi się to. Dobrze. Nie podoba mi się to. Było dzisiaj o panu Melonie, było o panu Olosie, a o panu Kozieło nic nie wiemy praktycznie. Panie Kozieło, co pan robi w ogóle w życiu? Ja gram w FIFA. Znaczy, także ogólnie w życiu, tak? Tak. No to nic. A nie, znaczy kiedyś się pisało, kiedyś coś pisałem na futur.pl, kiedyś się organizowało spotkania z dziennikarzami, mówię oczywiście o sobie. Już nie bądź taki szybki Bill. Ogólnie no to przywlokłem się z Rogowa, pracowałem jako dziennikarz, obecnie jestem nikim. No, zawsze byłeś nikim. Za takie rzeczy, no. Ja bym przeszedł na ciemną stronę mocy. Przejść na ciemną stronę. No i czasem ogólnie występuję na podcastach na kanale Armatki TV, no i oczywiście u pana Melona 221, podcastach bez Nartani Róż, które polecam. Mogę zadać pytanie Melonowi? Proszę, może zadać. Czemu 221?
Dostałem to pytanie już w 2018 roku podczas podcastu w Niżnym Tequile z udziałem Filipa Wiśniewskiego, Edera, Krzysztofa Sachmaty i Pabiana. I ja odpowiedziałem wtedy tak z dupy. I dalej się tego trzymam. Tak z dupy. Dobrze. Dziękuję. Pytanie następne może. Ile uszu obciął sobie sławny francuski impresjonista Claude Monet? Claude Monet chyba zero. Ola, co dzieli odpowiedzi? Wydaje mi się, że zero. Claude Monet miał chyba wszystkie trzy uszy. Dobrze. Pojebało ci się, on miał cztery. Nie! Ja pierdolę, jak można komuś dodawać tyle uszu? Czy miał jedno? A bo mi się polskim... Nie no, zero. Dobrze, no to tak, zero. A ja jestem debilem i dałem jeden, bo mi się pojebało z innym. Tym, z Chopinem, on tym Francuzem. Przecież debilu, przecież to był Manet! Chopin... Sadio Manet? No. A mi się pojebało z Leroyem Sané, kurwa mać. Dobrze. Panie Koźnieło, co pan sądzi o tym pytaniu? Wydaje mi się, że obciął sobie zero, bo to nie był Van Gogh. I po raz kolejny, Panek i pan Melon mają rację. Bokieto! Bokieto P! Ale jako, że pan Olos nie miał racji... To wypierdala. To też. Ale oprócz tego, dodaję panu 10 tysięcy złotych na pana konto. Ma pan 35 tysięcy złotych. No i tak. I jeszcze nie kończy pan, znaczy kończy pan grę, ale nie do końca z taką sumą. Ponieważ jest to odcinek specjalny i zbieramy pieniądze na leczenie koronawirusa, podwajamy tę sumę i wychodzi pan z naszego studia z sumą 70 tysięcy złotych. I to jest już kwota, którą można bardzo ładnie zagospodarować. A teraz sobie wyobraź, żebyś przegrał i on by musiał podwoić tę kwotę. Ale wygrałem i jesteś głupi! Ja się bardzo cieszę z tego, że wygrałeś, bo to idzie w szczytny cel. No. Ratujmy wszystkich. Zostańcie w domu. Zostańcie z Bogiem. Torcinek i tak idzie w maju, no ale okej. Bądźcie jak te kamienie i leżcie w miejscu. Kurwa, w maju? Tak. Kurwa, w maju? No ty śmieciu pierdolony. Nie, znaczy się... Kurwa, w maju? Co ty, kurwa, ośle robisz? O nie, 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 tak się nie robi. Tak się nie robi. Panowie, wychodzimy. Dobranoc. Dobranoc, dziękuję za ten odcinek. Zapraszam na drugi sezon, który będzie wkrótce. Dobranoc.